Pozdrowionka od wszystkich, bardzo serdeczne ode mnie? O, dokładnie tak, to jest to dokładnie co chciałem powiedzieć, ja oczywiście jestem Zed. I po krótkiej przerwie, która była między innymi spowodowana Intel Extreme Masters, mam nadzieję, że cały stream, a raczej to, co myśmy nazywali, powiedzmy, streamem, wam się podobało. Po tej krótkiej przerwie będziemy lecieć najpierw z EPS-em, czyli z finałami turnieju Open, w którym biorą udział Dystar oraz Druzdil, dwóch graczy terańskich jak na razie. I tutaj może taki troszeczkę background tego wszystkiego, co się dzieje. Otóż to już jest, ten finał rozgrywany jest już po finałach EPS-a jako takich. I siedzieliśmy sobie, ja, Dystar, Druzdil, chyba także Pentagram i jedna czy dwie inne osoby przy komputerach, gdzie Dystar i Druzdil byli jakieś 2,5 metra od siebie. Było jakieś sączenie napojów różnych, te różnej treści, jakieś Long Island Iced Tea i takie rzeczy. I w każdym razie obaj gracze tak dosyć, no w sumie Dystar dosyć głośno komentował, co będzie chciał robić. Więc to jest dosyć ciekawe tutaj, co się będzie działo. Gra rozgrywana jest systemem Best of Three, ponieważ był to taki po prostu szybciutki turniej Open o myszkę, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam dokładnie jaką, ale mycha jest tutaj do wygrania. No i Dystar rozpoczyna od baraków. Druzdil robi dokładnie to samo, jak zauważyliście, zapewne obaj gracze grają Terranami. My jesteśmy na Shatter Temple, no i Druzdil rozpoczyna od także rafinerii, zresztą Dystar także optuje za wybudowaniem tego budynku. Co będziemy za chwileczkę widzieć, jeszcze nie będę wam tutaj zdradzał. To znaczy, to jest tak szczerze mówiąc, to ja nie do końca pamiętam, co się działo. Pamiętam na jakich mapach to było rozgrywane, jak już zobaczę. Ja mam niestety taką straszną pamięć, że jak zobaczę, co się dzieje, to tak już w tym momencie, aha, to było, to się tutaj wydarzyło i jest troszeczkę za późno, żeby sobie przypomnieć, kiedy akcja ma miejsce tak naprawdę. W każdym razie, jak na razie, nie wiem dlaczego, ale moja mycha się wydaje jakoś tak super czuła. Dziwne troszeczkę, ale jak na razie wydaje mi się, że Druzdil będzie tutaj... O, nie, przepraszam bardzo, supply depot nam się buduje. Co tym razem Muda i Stara, dokładnie to samo. Zauważcie, że oni już stawiają swoje supply w takich miejscach, gdzie spodziewaliby się jakiegoś dropu albo czegoś takiego, bo na Shatter Temple często, gęsto zauważyłem, teranie decydują się na taki Helion Drop, to jest bardzo fajne. Oczywiście w TVT, no, można by się spodziewać troszeczkę mniej czegoś takiego. Techlab tymczasem udrózł i znaczy był jakiś Reaper Expand nam się tutaj szykował. Wygląda na to, że tak, jak to wygląda u Dystara, który jak na razie buduje swoją fabrykę. I tutaj chyba w pewnym momencie właśnie Dystar mi mówi, ja się pytam, siedziałem tutaj za Dystarem i oczywiście starałem się nie mówić na głos, co on robi, ani nie komentować, co czasami może być dosyć trudne. I w pewnym momencie Dystar odrywa ręce od klawiatury. I mówi mi, że będzie grał Korean Style. Na co ja się oczywiście pytam, cóż to jest ten Korean Style? I mówi, że zobaczę, że dużo korków to ostatnio gra na GSL-u czy coś takiego. I w tym momencie Druzdil mówi, słuchajcie, ale wiecie, że ja was słyszę. Więc Druzdil na pewno tutaj jakąś część informacji dostał. Tymczasem mamy reaktor Starport, no i wygląda to jak na razie na... no albo Marine Helion Banshee, albo może Helion Banshee po prostu, czyli taki podwójny rodzaj ataku. Zaraz zresztą sprawdzimy, co tutaj będzie się działo. Tymczasem Druzdil już jest Reaperem w bazie u swojego przeciwnika. Tutaj jest chyba, jeśli dobrze zauważyłem, jedynie trzech Marinów, którzy tak naprawdę troszeczkę tych killów już Reaper ma. Jak na razie wygląda na to, że trzy. Włączymy sobie tutaj Held Bary, żeby sprawdzić jeden z tych SCV. Naprawdę bardzo mało życia. No i zaraz zobaczymy. O, jeszcze jednego ściągnął, bardzo ładnie. Czyli Druzdil już trzy killsy na tym Reaperze. 19 na 20, 20. Ładnie zeskautował swojego przeciwnika. Auć, 8 życia. Dwa życia, przepraszam bardzo, musi niestety ten Reaper uciekać. No i mamy Banshee, chyba wygląda na to, że z Cloakiem także będą te Banshee grane. Co tymczasem u Druzdila. Mamy bunkier, kończy się nam ekspansja, tak jak powiedziałem, Reaper Expand. No i kolejne baraki na jego koncie. Banshee nam się buduje i zauważcie, że buduje, wymyśla się także Cadaceous Reactor. I tutaj troszeczkę chcę Dystar swojego przeciwnika zmylić, że jest wymyślany... Cloak, więc jeśli drop zostanie rzucony, to on zauważy, że ten Techlab tutaj coś robi
I no i będzie musiał Druzil tutaj zapewne wybudować jakieś wieżyczkę albo dwa. Dokładnie to dokładnie w tym momencie to robi. Zresztą on nawet widział dwa gazy, więc tak naprawdę mógłby się tutaj spodziewać, że jakiś cloak będzie grany. Za chwileczkę ten upgrade zostanie anulowany. Pierwszy Banshee już na polu bitwy, wybuduje nam się także Raven. No i mamy Druzila, który przebiega tu sobie tutaj swoimi marinami. Zaraz zobaczymy. Chyba się troszeczkę rozminie. Combat Shield jest także zakończony, więc mariny wytrzymają trzy strzały zamiast dwóch. Zaraz zobaczymy, jak to się tutaj wszystko rozwinie. Jeden marin prawie pada. Banshee otrzyma kilka strzałów. Nie jest w stanie harasować linii minerałów, więc to jak na razie wygląda na to, że będzie tyle, jeśli chodzi o chwilę. Dice Star naprawdę mega mikro z jego strony, no 240 tutaj Dice, Druzi także nie zasypie gruszek popiele. Jeden mu stracony, no i bardzo ładnie wystrychnął tutaj swojego przeciwnika troszeczkę, ale pamiętajmy, że tam jest taret, więc to tak naprawdę takie proste aż nie jest. No jakiś supply depot tutaj zostaje niszczony. Psuje mu tutaj domki Dice Star, ale Druzil wygląda na to, że nawet tutaj dosyć solidnie wygląda. 27-29 już w tym momencie CV na 25, jego przychód 1050 na 800. Drugi gaz właśnie w tym momencie nam się łapie, traci troszeczkę CV w tym momencie. Bardzo ładny haras ze strony Dice Stara, no i nie jakoś tutaj super to rozegrał. O, ten Marin chyba nie za bardzo chce umierać. No super to wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Dice Star jeszcze w tym momencie będzie w stanie tutaj wlecieć. Zaraz zobaczymy, ile killsów dodatkowo będzie miał. Jak na razie jest 11, już w tym momencie 12. Są kolejne mariny, no i niestety ta Banshee pan... 13, 6 życia, musi uciekać. Czy ta Banshee zostanie złapana? Nie wygląda na to. Tymczasem u Dice Stara widzimy szybkie zmiany, tutaj szybka zmiana na banana, w Starport nam już przeleciał, bardzo duża ilość marinów, wyłączymy sobie health bar jak na razie, ponieważ nie są potrzebne. Dice Star jeszcze do tego będzie tutaj Ravenem chyba starał się coś zrobić, zaraz zobaczymy co takiego będzie. Czy jego Banshee jest naprawiona? Tak jest, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Ile stracił Druzy w tym momencie? Z 7 workerów, to nie jest jakaś kolosalna ilość, zwłaszcza, że cały czas jest do przodu, głównie jeśli chodzi... O, przygód Dice Star tymczasem leci tutaj, o, bardzo ładnie, postawi tutaj kilka autotaretów, to mi się podoba, zaraz zobaczymy, jeden, drugi został rzucony, świetnie w tym momencie, ale zauważcie, że już jest steampack, więc, o, ale targetuje tutaj SCV-a jednego albo dwa, to jest świetne, ach, ostatni, niestety, 5 życia, jedynie, o, i straci swojego Ravena, no to akurat nie było zbyt milutkie. Zaraz zobaczymy, czy Banshee spotka podobny los. Jedna salwa, druga. Banshee ma pół życia i niestety musi się wycofać. No, steampack jest już wymyślony dla Druzila, więc taki... A raz Banshee może go drogo kosztować. Tymczasem Druzil, muszę przyznać, że bardzo, bardzo ładnie upgrade'owane są jego mariny. Nie ma jak na razie ani jednego tanka jednakże, podczas gdy Dice Star już w tym momencie posiada dwa. Nie ma Siege Mode'a, dopiero teraz rozpoczyna wymyślanie tego upgrade'u. No i zaraz zobaczymy, co tutaj Dice Star będzie starał się robić. Banshee jest reperowana, 13 killi cały czas. Mamy także pierwsze mediwaki, więc myślę, że z tymi dwoma mediwakami może Dice Star tam coś się decydować, ale zauważcie, że on dalej nie ma steampacka. To jest bardzo, bardzo duży problem dla niego. Tymczasem, no właśnie, jak na razie żaden z tych graczy nie decyduje się na wyjście z bazy. Spójrzmy na limity armii, 44 na 37, więc Dice Star posiada tutaj troszeczkę więcej, ale... No właśnie, problem polega na tym, że oni obaj mają taką samą ilość budynków produkcyjnych. No może tutaj oprócz Dice Star, który ma dwa baraki zamiast trzech. Więc no to może przedstawiać taki mały problemik, ale Dice Star mam wrażenie, że za chwileczkę dobuduje tutaj kolejne trzy, zaraz to zresztą zobaczymy. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł na atak. Dice Star jeszcze nie posiada Siege Mode'a, nie posiada Steampacka, podczas gdy Druzil posiada i do tego jeszcze ma swoje mediwaki. Combat Shield także został wymyślony i to jest 1 na 1, podczas gdy u Marinów Dice Star jest 0 na 0, no i zaraz zobaczymy, spójrzcie jaka siła nam się tutaj szykuje, jaka akcja. Trzy tanki zostały rozłożone, no i zaraz zobaczymy, czy wszystkie Mariny Dice Star zostały zniszczone i tanki same nie są w stanie zrobić tutaj zbyt wiele, wszystkie z nich zostaną zniszczone. I musi tutaj uważać Dice Star, bo jeszcze straci swoje mediwaki, a to jest dodatkowe 100. To jest dodatkowe 100 gazu i na to wygląda, że straci swoje kolejne mediwaki. Zaraz zobaczymy. O, czyżby tak jest. No, wygląda to niezbyt dobrze dla Dice Stara. Druzil fajnie się tutaj rozwinął. Ma jedne baraki więcej. I w tym momencie, w którym już ma ogromną przewagę, no to może to oznaczać dosyć duży problem. Tymczasem on nie ma jeszcze Siege Techa, ale zauważcie, jak dużo marinów tutaj się znajduje. Bardzo ładny drop będzie miał miejsce. Ogromna ilość marinów została załadowana na te wszystkie, czy na SCV jakiś się tutaj załapał. Troszeczkę tych marinów nam tutaj wpada, ale czołg oraz kilka z kolejnych marynatów spokojnie sobie tutaj z tym poradzi. Tymczasem ogromny drop w mainie u Dice Stara. Zaraz zobaczymy, jakie straty zostaną tutaj zadane. Jeden tak jest rozłożony, SCV także starają się jakoś tutaj zadawać obrażenia, ale Dice Star podaje grę i wygląda na to, że
to będzie wszystko. Spójrzcie, jak świetnie zdropował swojego przeciwnika. No i końcowa liczba armii, jedynie 5 marinów dla Dajstara kontra 29 u Druzdila. Świetnie, naprawdę świetnie tutaj zagrał. No i Dajstar oczywiście roześmiany, ale niezbyt zadowolony z tej gry. Po tej pierwszej mapie zobaczymy, jak mu pójdzie na mapie numer 2, na którą oczywiście serdecznie zapraszam.